Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku. Tym razem pokażę Wam, jak ja robię u siebie salty shrimp, bo jak wiecie, dużo osób sypie po prostu proszek do akwarium albo sypie proszek do podmienianej wody, co moim zdaniem jest błędem, bo jak wiecie, salty shrimp nie rozpuszcza się idealnie do zera. Dużych granulatów nierozpuszczonych elementów zostaje i to trafia do wody, gdzie stosunkowo w trakcie, nie wiem, tygodnia te resztki, które zostały nierozpuszczone, rozpuszczają się w wodzie i to podnosi Wam poziom GH w akwarium. Jeśli ktoś robi tak cały czas, to wiecie, no, na początku wszystko spoko, nie? Wszystko ładnie, pięknie. Nic się nie dzieje, ale z czasem to GH będzie rosło, bo te nierozpuszczone drobinki się będą rozpuszczały systematycznie w wodzie, w akwarium. No i będzie GH rosło i różnie to może być. Dlatego ja zawsze u siebie robię tak, że biorę salty shrimp, biorę jakiś pojemnik z dozownikiem. Aktualnie mam tutaj pojemnik po bakteriach w płynie, jaki miałem, i robię to w bardzo prosty sposób. Biorę łyżeczkę, wsypuję kilkanaście łyżeczek salty shrimp do butelki. Czym więcej wsypiecie tych łyżeczek, tym jakby stężenie tego waszego płynu będzie większe. Co za tym idzie, że będzie wystarczyło tylko kilka naciśnięć dozownika, żeby uzyskać odpowiednie GH. Ja na przykład sobie wsypuję, zobaczcie, mniej więcej tyle. No to różnie, tego ja jakoś super nie odmierzam. Wsypuję to do butelki. Proszek następnie wlewam czystą wodę RO. Ok, dolewamy do pełna wodą RO. Ok, ja sobie teraz to zakręcam, taką butelkę, troszkę i widzicie, i zostaje osad, nie? Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale są elementy, które się za cholerę nie rozpuszczą, nie? Zobaczcie. To się nie rozpuści, a jak będziecie dozownikiem dodawali do akwarium, to spora część tych drobinek się dostanie do wody. No i co za tym idzie, będzie Wam później systematycznie to w wodzie się rozpuszczało. I nie wiem, czy to jest dobrze. Ja uważam, że nie. Ok, kolejną rzecz, jaką teraz zrobimy, to jak już mniej więcej wymieszaliśmy sobie to nasze salty, biorę sitko. I przelewam przez sitko. Tutaj na sitku nam zostaną te nierozpuszczone drobinki. Robię tak kilkakrotnie, w sensie, że zaraz będę z tego przelewał. Ok, zobaczcie. Widzicie? Tutaj nam zostało to. To się nie rozpuści za cholerę już w naszej wodzie, dlatego tego trzeba się pozbyć. Ok, pozbyliśmy się tego. Powtórzymy czynność raz jeszcze. Teraz będzie potrzebny lejek. Będzie potrzebny lejek. Już momencik, będziemy teraz przelewać wcześniejszego z powrotem do butelki. I z kolejnego pojemnika. Zobaczymy, czy jeszcze coś zostało. Widzicie, już mało co, praktycznie nie ma już tych większych drobinek. Ok, i jak tak przelewaliśmy sobie, ja tak robię dwukrotnie, dwu, trzykrotnie, i mam gotowe cały litr
cały litr salty shrimp w rozpuszczonej wodzie. Naprawdę drobinek większych tutaj nie ma. Są tylko jakieś mniejsze. Jeśli macie jakieś jeszcze bardziej drobne sitko, to będzie jeszcze lepiej, bo nawet te takie najmniejsze drobinki zostaną wychwycone. Ale już widzicie, że teraz takie coś spokojnie możecie dodawać sobie do wody w akwarium i macie pewność, że wam za jakiś czas GH w wodzie nie wzrośnie. Mega polecam Salty Shrimp. Na naszym rynku jest dużo innych preparatów. Można kupić już pewne takie do podnoszenia GH w płynie, gotowe. Ale wiecie, że to jest o wiele mniej wydajne niż jak kupicie sobie w proszku. Ja z całego serca polecam Salty Shrimp GH Plus. Oraz swego czasu używałem także nowości w sklepie krewetkarium.com. Mają też do podnoszenia GH w proszku. Tam to się jeszcze lepiej rozpuszcza niż samo Salty Shrimp. Tam to praktycznie całkowicie się rozpuszcza. No ale mówię, ja przeważnie używam Salty Shrimp i robię to w taki sposób, jak wam pokazałem. Czyli pojemniki, gdzie możemy sobie przelewać sitko i do dzieła. I w taki sposób macie naprawdę fajnie rozrobione GH z Salty Shrimp. Przepraszam, sól z Salty Shrimp. Pozdrawiam, trzymajcie się. Jak się podoba, to jak zwykle łapka w górę. I do następnego filmu. Cześć, cześć.